Powiem w ten sposób. Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność przedstawić. Burmistrzu. Jesteśmy na Śląsku i są ze Śląska. Czas na pytania. Do Państwa dyspozycji. Tomasz Adamek, Cezary Kowal. Proszę bardzo. Brawo dla Tomka! Brawo dla Tomka! Brawo dla Tomka! Kto pierwszy? Proszę bardzo. Panie Tomku, to był Pan pierwszy. Wiecie, jest nie tak ważne, bo był w nowej kategorii. Jak Pan widzi swoje szanse z takim ekstrem jak Borbeck, Pocarinelli, Hej? Jestem gotowy. Jeśli nikogo nie bałem, nie będę się bał. Może, następna walka, która będzie, no to już jest też promotora oczywiście praca. I myślę, że będzie to walka o tytuł na pewno. Jestem gotowy walczyć z każdym. To jest tym, proszę powiedzieć nazwisko tego, którego by Pan chciał spotkać. Może pomścimy naszego kolegę, nie? Który ostatnio przegrał. Ale słuchajmy. Dziabla, brawo dobry. Tak, czas na Kamikama. Brawo! Następne pytanie, proszę. Czyli interesowałby się tytuł, nie ważę tak zwany Huba regularny, który teraz dzierży Wierdzich i Brunox. Jak powiedziałem Ci już wcześniej, jestem gotowy walczyć z każdym. Ale to nie jest normalny tytuł, to jest tak zwany Huba regular. Wiesz, to nie jest zależne ode mnie. Jeżeli promotor powie na samą walkę walczymy z Kanigami, wiesz. Ja jestem zdrowy, czuję się świetnie, jestem w stanie walczyć z każdym. Następne pytanie, proszę. Jak się czujesz w wyższej... wygląda tak... Przepraszam. Proszę jak się czujesz w wyższej kategorii na głowę? No wiesz, jestem pojedzony na to, piję tyle, ile mam ochoty, więc nie mogę się czuć źle. Czuję się fajnie, bo to widać w walce. Jestem szybki, szybkość została poprześcigowana kruzowej. Utrzymana jest szybkość, także myślę, że to będzie mój wielki atut. Czyli lepiej się czujesz to, co zdali, niż wcześniej było, kiedy chciałeś się głosić? No na pewno wiesz, jeżeli jesteś, wszystko się odwodni, że to na pewno jest człowiek zmęczony. Mniejsza siła, więc tutaj na pewno waga nawet nie mi sprzyjać. Znaczy, ja rozumiem, że Tomek Adamek bardzo lubi Adama Małysza i mu kibicuje, ale woli być Tomkiem Adamkiem, jeśli chodzi o wagę. Ale Adam był. Oczywiście, że był. No dobrze. A czy było coś, czym Zineta Pana zaskoczył? Znaczy, na pewno jest bardzo silnym zawodnikiem na uderzenie, bo poczułem, że ma czym uderzyć. Bloku. Więc na blok oczywiście, bo nie przyjąłem żadnego czasu, ale Andrzej mówił od razu łapę wysoko, dystansie no i to robiłem. No i myślę, że podobało się wszystkim, efekt pracy był, 8-tygodniowy przepracowany piśle. Co Wam powie na temat większości? No było wspaniale, myślę, że kolejne walki przyniosą jeszcze więcej kibiców. Nie żałujesz tego czasu, który spędziłeś z amerykańskimi trenerami, wróciłeś do swojego starego trenera i znowu boksujesz tak, jak boksować kiedyś, wcześniej, jak z Ulrichem, jak pierwszy walczył. Wiesz, to jest życie. Życie, każdy popełnia w życiu błędy i wiesz. Czy to był błąd? Czy nie uwierzę, mój do końca. Byli nie, ludzie może niepotrzebni wokół mnie, więc były te błędy, ale błędy się skończyły, jest temat zamknięty, jest nowy etap życia, promotor nowy. Adamek, myślę jak wino, nie? Ja myślę, że jeśli pozwolicie, ja myślę, że ważne jest, pozwólcie jedno zdanie, ważne jest, że Tomek wrócił do swoich korzeni, nie próbujmy robić z Tomka kogoś innego niż jest. Jest Polakiem, ze Śląska i ma najlepszego, co najmniej w Europie, trenera. Polaka! Brawo dla Andrzeja Przydrucha! Proszę bardzo, pytanie do Andrzeja. Czy sądzisz, że Tomek może jeszcze lepiej dzisiaj? Proszę? Czy sądzisz, że Tomek może pokonać jeszcze lepiej niż dzisiaj? To znaczy, powiem inaczej. Powiem inaczej. Przede wszystkim był to bardzo trudny pojedynek dla Tomka, a nie tylko pod względem fizycznym, ale przede wszystkim psychicznym, bo no wiadomo, nowa,
nowa sytuacja, o której mówił pan Bogusław Baksik, to przede wszystkim też jakieś moralne czy psychiczne zobowiązania i ze strony Tomka, i z całego sztabu, który tutaj pracował. No, bo jest, powiedziałbym inaczej, grupa 12 Rounds na czele z szefem panem Bogusławem Baksikiem otworzyła nowy rozdział w historii Tomka kariery sportowej. Ja osobiście powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że tak się to potoczy. Jestem z tego bardzo szczęśliwy. Powiem inaczej. Tomek jest naprawdę wspaniałym zawodnikiem i pełne gratulacje dla niego, że po tak trudnym okresie, o którym żeśmy mówili, nie wracajmy do tego. To była moja też wina i w wielu wypadkach niedojrzałość, powiedzmy, emocjonalna. Zawsze człowiek wierzył, że czy słyszał, że coś poza krajem jest znacznie lepsze. Polska jest pięknym krajem, są wspaniali ludzie. Jeśli są możliwości, tak jakie nam stworzył Bogusław Baksik, to na pewno wszyscy będziemy szczęśliwi. Dziękuję. Wisła jest z nami. Jak najbardziej. Dziękujemy Wiśle. Myśmy zawsze stały. Dobre jedzenie, dobry noc. Tak jest. Ja z tobą zawsze. Myślę, proszę państwa, że czas pomału kończyć tą krótką. Można jeszcze operację. Jedno pytanie? Proszę bardzo. Jeszcze jedno pytanie do trenera Dmitriuka. Czy Andrzej Gota dojrzał do tego, że jednak trener Dmitriuk jest najlepszym trenerem w Polsce i w świecie i jednak będzie trenował dalej Andrzeja Gołotę? To znaczy, ja powiem tak. Ja pracuję dla grupy zawodowej 12 Rounds i wszystkie decyzje personalne są podejmowane przez mojego szefa. Natomiast co do trenerki, to jest takie stare przysłowie, że nie ma trenera, jeśli nie ma zawodnika, nie ma okoliczności, nie ma możliwości. Także ja po prostu wykonuję swoją pracę. Jestem szczęśliwy, że miałem na swojej drodze możliwość spotkania takiego zawodnika, jakim jest Tomek Adamek, i jeszcze ciągle też się uczę, tak jak po prostu w każdym zawodzie. I za te możliwości, za ten, jak to się mówi, dar spełniania się w formie zawodowej dziękuję tutaj i szefowi, i całej grupie, bo przygotowanie tej gali, tu z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy byli w to zaangażowani, bo ta gala, uważam, to jest gala, która, to widowisko sportowe, ale czy Gołotę, jak już odpowiedziałem. Do Adamka wiadomo, ale pytaliśmy o Andrzeja Gołotę. Czy dalej będzie trener... Czy to też Andrzeja? Ja bym chciał zwrócić państwa uwagę, że nam jest bardzo trudno wypowiadać się w sprawie dotyczącej bezpośrednio Andrzeja Gołoty. Naszym zamiarem i celem było doprowadzenie do zwycięstwa Andrzeja Gołoty. Pomimo wielu bardzo negatywnych wypowiedzi i próby oceniania szansy, że będzie rozmieniona na drobne. My wierzyliśmy w to, że Andrzej Gołota zasługuje na tą szansę i z naszej strony wszelkie poczynania były ku temu zmierzone, żeby ta szansa miała jak najlepszy wymiar i jak najlepsze powodzenie. I tak powinno być. Z naszej strony 12 Rounds było pewne wsparcie trenerskie, takie jakie potrzebował Andrzej Gołota. Natomiast nie jestem ani 12 Rounds, nie jest menadżerem pana Andrzeja Gołoty, nie jesteśmy też promotorami pana Andrzeja Gołoty. Mamy nadzieję, że doświadczenie, jakie pan Andrzej Gołota zebrał na tej gali, chyba mu pomogą w decyzji, że, przepraszam, że to tak zacznę, ale Polska dla Polaków. Panie! Brawo! Słuchajcie, chciałem pozdrowić wszystkich Polaków, którzy mieszkają poza granicami Polski. Jak najbardziej ich korzenie są wciąż w Polsce i miałem wywiad tuż przed walką Andrzeja Gołoty bezpośrednio z networkiem w Chicago i wiem, że go bardzo mocno wspierali. Ja również chciałem bardzo serdecznie podziękować państwu, zarówno dziennikarzom, reprezentantom różnych mediów, jak i kibicom, za bardzo ciepłe przyjęcie Andrzeja Gołoty. Nam wszystkim na tym zależało, wspierał go zarówno Czarek, jak i Tomek, jak i nasz zespół trenerski. I oprócz pana, który krzyczy, również mam nadzieję, że wszyscy, co było słychać w czasie gali. Kończąc, chciałem tylko powiedzieć tyle. Do zobaczenia za 3 miesiące. Kolejny pas czeka do wzięcia.